Boże Słowo na dzisiejszy dzień, na piątek, 3 września, jest zapisane w Psalmie 33, w 5 wierszu oraz w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 25 wierszu. Brzmi następująco. Pełna jest ziemia łaski Pana, nie troszczcie się o życie swoje. Ziemia jest pełna łaski Pana i dostrzegamy może to szczególnie teraz we wrześniu, kiedy skończyły się wakacje, kiedy dzieci wróciły do szkół i wszyscy uczniowie, bo nie tylko dzieci chodzą do szkoły. Dostrzegamy tę łaskę w plonach, które zbieramy w naszych ogrodach, na naszych polach także. Dostrzegamy łaskę w tym, że być może dla wielu z nas te wakacje były takim czasem, gdzie można było odpocząć i gdzie można było troszeczkę uzyskać szerszej przestrzeni i po prostu zapomnieć na chwileczkę o różnych troskach dnia codziennego. Myślę, że dla wielu z nas tak było, aczkolwiek dla wielu z kolei był to czas trudny, czas powodzi, czas wichur, czas kataklizmów, czas różnych nieszczęść. Z drugiej strony można powiedzieć, że pandemia koronawirusa nieco odpuściła przez ten czas wakacji, aczkolwiek przygotowujemy się przecież do czwartej fali, która może być równie groźna jak poprzednie. W związku z tym ziemia jest pełna łaski Pana, ale jest z drugiej strony także wiele powodów do troski. I nie bez powodu właśnie w Ewangelii Mateusza czytamy: nie troszczcie się o swoje życie. Nasze życie jest takim doświadczeniem, że bywają dni radosne, pozytywne, świetne, gdzie osiągamy sukcesy, zdrowiejemy, czujemy się świetnie, ale też takie, gdzie doświadczamy tego, co trudne, jak choćby to, co wymieniłem. Sama kwestia pandemii, myślę, dotyka każdej i każdego z nas, nie tylko ze względu na obostrzenia, nie tylko ze względu na szczepienie się, ale też ze względu na to, że chyba już każda czy każdy z nas może wymienić kogoś, kto zachorował, albo samemu zachorowaliśmy, albo kogoś z grona znajomych, czy nawet bliskich, najbliższych, kto z powodu koronawirusa z tego świata odszedł. Nie troszczcie się o swoje życie. My jako chrześcijanie na szczęście mamy perspektywę sięgającą poza horyzont doczesności. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie dobre, pozytywne doświadczenia, jak chociażby te wspomniane wakacje. Ale też mamy perspektywę taką, że na doświadczeniu ziemskim, doczesnym życie się nie kończy. Mamy tę perspektywę, która wykracza poza doczesność bardzo mocno. Perspektywę, gdzie już tych wszystkich powodzi, nieszczęść, żywiołów, chorób, wirusów śmiercionośnych nie będzie. I dla nas chrześcijan to jest wielka nadzieja, której się uchwyciliśmy, której się trzymamy. Nadzieja w Jezusie Chrystusie, który umiera za nasze grzechy, po to, żeby dać nam wieczne życie. I życzę Wam i sobie, żeby ta nadzieja zbawienia, nadzieja na wieczność z Panem Jezusem, w Bożej bliskości, w Duchu Świętym, towarzyszyła nam nie tylko dzisiejszego dnia, ale każdego innego. I żeby to był taki główny motyw naszych prac, naszych starań, naszych dążeń. Żebyśmy nie zapominali dziękować Panu Bogu za Jego łaskę, której codziennie doświadczamy w każdym nowym dniu, takim jak ten dzisiejszy chociażby, ale też pamiętali, że na tym dniu rzeczywistość się nie kończy i u Pana Boga są jeszcze wielkie plany, które w swoim czasie dla Ciebie i dla mnie będą zrealizowane. Tego gorąco sobie Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.